Cześć, czołem! Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, co to jest pigment termochromowy i do czego się go używa. Jak wielu z Was zapewne mamy, przynajmniej ja mam, bo może Wy jesteście młodsi i nie macie, albo dopiero będziecie mieli jakieś dzieci swoje, bądź przysposobione. Wszystkie dzieci nasze są, więc wszystkie dzieci mają zabawki. A my zastanawiamy się czasami, w jaki sposób zrobiona jest zabawka, która po wyciągnięciu z opakowania jest w kolorze jakimś tam, a po zagrzaniu tej zabawki zmienia kolor. I tutaj pojawił się pigment termochromowy, który właśnie do tego służy. Ja mam trzy pigmenty termochromowe w takich całkiem ciekawych kolorach. Różowy, czarny, kolor fioletowy. W czym możemy te pigmenty rozpuszczać? Trzeba bardzo uważać na te pigmenty ze względu na to, że one są bardzo delikatne. Pokrótce opowiadając Wam o tym pigmencie, pigment jest skonstruowany w taki sposób, że są tam takie nanokapsułki. I te nanokapsułki są bardzo podatne na różne uszkodzenia. Nie można, niespecjalnie chcą się mieszać właśnie w rozpuszczalnikach, w spirytusach, ale za to elegancko rozpuszczają się w tuszach drukarskich, w żywicach i w farbach na bazie wody lub rozpuszczalnika, gumy oraz innych materiałów. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na przykładzie żywicy epoksydowej. To na pierwszy strzał pójdzie pigment termochromowy o nazwie produktu TO-C31. Drugim barwnikiem, który chciałbym Wam przedstawić, będzie to barwnik o nazwie TO-CZ30. No, chyba troszkę za mało go wziąłem. Jest trudniej mieszalny niż ten różowy. Dobrze, teraz się zrobił. Może nie do końca jest wymieszany jeszcze. Dobra, dorzucimy jeszcze troszkę, żeby zrobić bardziej czarnego. Pamiętajcie o tym, że to nie będą barwniki czy tam pigmenty silnie koloryzujące, bo to mają być tylko pigmenty pokrywające. No i mamy pigment o nazwie TO-FI30. Jest to pigment o kolorze fioletowym. Kolor bardzo intensywny, bardzo ładny. Zobaczymy również taką minimalną ilość. Tak. I do żywicy. No dobra. Powiedzmy, że fioletowy mam już rozrobiony. Zrobimy to samo z kartką. Tak wygląda pigment w kolorze fioletowym. O, dla porównania czarny i czerwony. Barwniki mam porządnie wymieszane, przynajmniej tak mi się wydaje. Przygotowałem tutaj takie trzy elementy, żebyśmy mogli porównać w późniejszym procesie, jak już to nam zaschnie, jak będzie nam ten barwnik pokazywał elementy, które są w środku. Ze względu na to, że zostało mi troszkę tutaj tych barwników i szkoda by tego było nie wykorzystać, postanowiłem, że zaleję jeszcze te trzy powierzchnie. One są już tutaj zrobione, ale zalejemy to w taki sposób, żeby one się nam rozlały tutaj po tych trzech elementach. Taką cieniutką warstwę i zobaczymy, porównamy zalewanie grubej warstwy do cieniutkiej warstwy tych pigmentów. Thank you.
i zostawiamy to teraz do całkowitego wyschnięcia jedno i drugie i spotykamy się za kilka dni. Znaczy u was to będzie chwila, to będzie tak. Mam przygotowane i teraz te 6 elementów podgrzeję opalarką i zobaczymy, jak to będzie zmieniało barwę i do jakiego stopnia nam ukaże w środku te nasze skarby, które tam ukryłem. W fantastyczny sposób zmieniło nam czarny na przeźroczysty. Zobaczcie, z drugiej strony. O, czekajcie, oddalę trochę tą kamerę. O. Na przeźroczysty. Zrobiła mi się miękka forma, znaczy się odlew. Tutaj to samo. Tak wygląda oryginalna żywica, tak jak wcześniej pokazywałem. A tutaj teraz tak. O, może tak będzie bardziej wybarwione. I teraz puszczę jeszcze temperaturę tutaj na tą powierzchnię. Okay. I tak się przedstawia po nabraniu temperatury. Zrobiło się z powrotem przeźroczyste do tego momentu. I tak to wygląda. Ale zanim przejdę do podsumowania, ja sobie tutaj nalałem 3 kubeczki z wodą. Te moje rozgrzane odlewy wrzucę tutaj do tej wody. I po jakiejś czasie, ja tutaj sobie pogadam, a wy będziecie widzieli, jak to ciemnieje z powrotem. To praktycznie w momencie już zaczyna ciemnieć. Ciekawe, czy będzie coś widać. Podsumowanie jest takie. Przetestowałem, zobaczyłem i powiem wam szczerze, że można naprawdę przy odrobinie kreatywności, można się z tym nieźle pobawić. Na tym koniec. Jeżeli podoba się materiał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i nie zapomnij koniecznie o tym dzwoneczku. To by było na dzisiaj wszystko. Serdeczne wielkie dzięki. Zostaw łapkę w górę. Zostaw komentarz. Co myślisz o takich barwnikach termochromowych, pigmentach termochromowych? Czy używasz takich pigmentów termochromowych i do czego? Pochwal się. Zapraszam na moją grupę facebookową wycinajka.pl prace w. Macie link w opisie. Jeżeli macie ochotę dowiedzieć się, skąd można nabyć takie pigmenty, zapraszam was serdecznie na stronę Chaos Trade, gdzie czeka na was rabat do 31 lipca 2021 na hasło OLO76. Czy wpiszecie to dużymi literami, czy małymi, to nie ma znaczenia. I w tym momencie będziecie wiedzieli, co i jak i za ile można kupić. Pamiętajcie o tym, wszystkie pigmenty są mega, mega wydajne i wystarczają naprawdę na bardzo, bardzo długo. A ja dziękuję firmie Chaos Trade za zaufanie i za przekazanie takich pigmentów do celów testowych i za to, że zaufali takie mojej skromnej osobie. Dobra, słuchajcie, koniec pitolenia, pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie, do zobaczenia w następnym odcinku. Dobra, to nara, trzymajcie się, cześć. Ja jeszcze zapomniałem wam pokazać, jak te formy z powrotem wracają do kolorów. Fajnie, nie? Tara.